Czwarty dzień 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Premiera filmu Wołyń, na którą tak bardzo czekamy. W tym momencie odbywa się właśnie konferencja prasowa oblegana przez dziennikarzy z całej Polski, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, jestem Tomasz Trzeciak i ja mam do pana pytanie, czy nie boi się pan stygmatyzacji związanej z pana rolą? A co ma pan na myśli? Czy nie boi się pan, że będzie do pana przybita łatka grania w takim drastycznym filmie? Wie pan co, akurat moja rola w tym filmie nie należy do drastycznych. Myślę, że moją postać, a gram w filmie Wołyń Macieja Skibę, najbogatszego chłopa we wsi. Potrzebuję nowej żonki, do dzieci i do roboty. Za młoda dla Macieja. 10 morgów. 8. 2 świnie i krowa. Który kupuje sobie najpiękniejszą dziewczynę, Zosię Głowacką. Z tego co pamiętam, kosztowało mnie to 10 morgów ziemi, krowę, konia i chyba jeszcze 2 prosiaki. No, tyle tylko, że nie wiem o tym niestety, że Zosia zakochana jest w młodym ukraińskim chłopaku, a ja ją kocham. Także dla mnie to jest tam film o miłości w jakimś sensie, oczywiście o miłości w nieludzkich czasach, jak głosi podtytuł filmu Wołyń. Może były jakieś specjalne emocje związane dla pana z tym filmem? Jakieś, nie wiem, przemyślenia? Dla mnie udział w filmie Wołyń, oprócz tam jakiegoś wyzwania aktorskiego, przed którym stanąłem, było tyle istotne, że moja rodzina od strony ojca, babcia Aniela i Franciszek Jakubikowie uciekali przed Ukraińcami ze Stryja w 1943 roku i dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, że mogę w tej historii filmowej wziąć udział. Obrazy, które mam przed oczami, ciężko takie obrazy widoku przyjaciół z oddziału wojskowego, kiedy wracamy na przykład po przegranej kampanii wrześniowej do swoich wsi, kiedy napadają na nas Ukraińcy i te obrazy torturowanych przyjaciół, to zostają na długo w głowie i ciężko się z twardego dysku tych informacji, tych obrazów pozbyć. No, koszmary się też zdarzały. No, dzisiaj zobaczę cały film i może jakoś odetnę się od tego wszystkiego, od tych koszmarów przede wszystkim. Czy stresuje się pan opinią publiczności na temat filmu? Myślę, że długo czekaliśmy, aż powstanie filmowy obraz o Wołyniu, bo zatrważające jest to, że prawie połowa Polaków w ogóle nie wie, co się wydarzyło w tamtych czasach na Wołyniu, a pewnie ta druga połowa tak nie do końca coś tam słyszała, 5/10. To będzie niezła lekcja historii i film prowokujący, stawiający pytania, a przede wszystkim myślę prowokujący dyskusję o tym, co się wtedy wydarzyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, piękna rozmowa, w ogóle bez żadnych tutaj stresów. Stresuję się, jak tego aż tak bardzo dziennikarz, nie widać. No i o to chodzi.